Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox i zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w grze GTA 5. W dzisiejszym odcinku będziemy wykonać misję dla Franklina, którą akurat jest tam niedaleko do rozpoczęcia, i misję dla Michaela, jeżeli nam starczy czasu. Ciekawym jest, co to będzie za misję dla Franklina, ale na pewno zaraz się przekonamy. Wydaje mi się, że lepszą opcją jednak nie. I'm a woman. Ain't that the truth? But girl, I done all that I could do. But you know how boys are. Wait a minute. Oh, girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay. I know, I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women, and we are free. Free in the nation, patriarchy. We are women. We are women. You're free. We are women. Damn! F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to- Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got... I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come where? We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. Homie, we ain't got all day. Let's go. For sure, but what you got up? Kidnapping, fool. That clown D. That OG fool from Ballers. Dog, I told you. No more gangbanging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You gonna make some paper, Lo? And ain't nobody out here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway so she can get the fucking house. You got the wheel, homie. Ciekawe, czy będziemy mieli też tego psa, bo pamiętam, jak kiedyś oglądałem GTA, właśnie mieliśmy takiego chopera. W zasadzie mieliśmy chyba identycznego psa i to nawet jest chyba ten nasz pies. Nie wiem, ale mi się tak przynajmniej coś przypomina. Ale dobra, teraz musimy aż 2 km przyjechać. Powiem, że naprawdę według mnie kilometry w tej grze nie mają znaczenia. Na zasadzie, że naprawdę bardzo krótka droga jest. Nie wiem czemu, ale mam jakieś takie wrażenie, że w innych grach, jak miałem taki kawałek do przyjechania, to znacznie mi się dłużył. Chyba, że tutaj prędkości są znacznie większe, nie mam pojęcia. Real serious dude, man. This motherfucker know the streets, homie. I know he'll be a good hookup for us. We don't need no hookup, fool. I know these streets. You know these streets. Man, all you know is dime bag hustling, credit card stealing, boosting gas tankers, homie. Come on, man. What you trying to be, some fucking commodity trader or something? Fool, that shit went up, man. Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just want to die with something that matters, homie. That's what foreign gangsters should really be about. And I know this much, the motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us, though. Man, fuck the OGs, Dean. You know what I'm saying? This ain't no motherfucking pyramid scheme. No, wait, hold on. Listen to your boy one time. Listen to your boy. You want some paper, my nigga? This is what it's about. Check it out. I'm talking about 40,000. No problem. Cash in hand, 2 days' time, no killing, nothing. No, just starting another beef with the fucking Ballers, nigga. That's Class A felony bullshit. Wait. Look out, man. We gonna keep our disguise on. Ain't nobody gotta know it was us. I've been told he up in the alley. I hit a corner to claim my spot. Damn, huh? Hey, what's up, boo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Damn, you short-witted? I was just saying, I was trying to holler at you. You ain't hollering at nothing over here. Why has it gotta be like that? I'm an OG. And OG, so what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs. Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, boo-boo. That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass with the CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass, gangsters, insignia, mask-wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, shit. Bitch-ass nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Fuck y'all, bitch. Come on, let's go.
No i kolejny raz. Musimy gonić chłopa, no super. A może to tym razem będzie łatwiejszy? Nie mam pojęcia. Mamy chłopa na czerwono podświetlonego, więc pewnie będziemy musieli go tylko zabić. Brałbym jak rolnik dotację. No te teksty w grach są naprawdę jakieś super. Jeszcze jak tutaj jechaliśmy, zauważyłem tekst czekoladowy ziomku, czekoladowy gościu. Nie wiem, czy to było, możemy powiedzieć, że specjalnie, czy tylko taka cenzura wleciała. Bo jednak padło słowo N-word, więc nie mam pojęcia, ale ciekawie to na pewno brzmiało. Naprawdę brzmiało, a nie na pewno. To ja go nie miałem naprawdę zabić, to czemu ja miałem go na... Przyzwyczajenie z gier, myślałem, że go muszę na... Skoro jest na czerwono, to muszę go chłopa, no wiecie, wyeliminować i tyle w temacie. A to jednak muszę chłopa śledzić, na to wychodzi. Trochę dziwne, byłem szczerze pewny, że musimy na chłopa jednak wyeliminować. Naprawdę ta specjalna umiejętność Franklina jest mega dobra. Ciekawi mnie, czy inni bohaterowie typu Michael albo Franklin też taką mają. Nie mam pojęcia, ale na pewno się dowiemy. To jest tak zarąbista umiejętność na tym na zakrętach, że to jest naprawdę chore. Dobrze, że nie musimy mieć tego klikniętego kapsloka, tylko wystarczy, to znaczy trzymanego kapsloka, wystarczy tylko kliknąć. To jest naprawdę ułatwiające sprawę. O cholera, jasna, no. Dobra, porobił nas niestety. Mam nadzieję, że nam daleko nie ucieknie. Chociaż tutaj się chyba zatrzymał. Ale czemu my go gonimy pieszo, skoro... Nie wiem, moglibyśmy wziąć tutaj jakąś furę, byłoby znacznie szybciej, przecież dałoby się tutaj wyminąć te auta. Ale mamy Choppera jako sojusznika pokazanego, więc w sumie spoko. No i co, no i musimy tego chłopa gonić, ale ciekawe, czy będziemy mieli tego Choppera jako własnego pieska, chociaż przecież to jest naszego ziomka Lamberta? Nie, Lambert był przecież w Wiedźminie, więc nie wiem, musiałem chyba pomylić ksywki. Ale teraz tak, kurde, przydało się tego chłopa dokończyć, ale jak? No, pieszo na to wychodzi niestety. Więc jednak dobrze, że tutaj nie mieliśmy opcji żadnego pojazdu, bo byłoby znacznie słabiej. Szkoda, że nasz pies, w zasadzie nie nasz, tylko naszego ziomka, jest tak zajebiście wolny, że mu chłop może uciekać, ale mamy kastenkę, więc raczej już będziemy mieli pewien etap zamknięty, jednak no nie. I za Chopperem, no spoko. Myślałem, że już go zabiliśmy. Mogę się przemieszczać na Chopper. Ale zajebiste, kurde. A czy my nie sterujemy, tylko Chopper. Można powiedzieć, że nas steruje. Znaczy chciałem powiedzieć, że my nie sterowaliśmy, tylko weszliśmy tak jakby w, wiecie, kamerę bota, który sterował Chopperem i w sumie spoko to wyglądało. Założę się, że tutaj dalszy wagon będzie odpowiedzialny za przechowywanie tego chłopa. Tak przynajmniej mi się zdaje, bo zazwyczaj tak w grach jest, że coś dalszego niż to, co mamy centralnie pod nosem, jednak nie. No to jednak się zawiodłem i w tym pierwszym na to wychodzi, że to będzie. Chociaż może być różnie z tym na pewno, tak mi się przynajmniej wydaje. I'm gonna find you, motherfucker.
I dalej nie ma, no. To jeszcze kompletnie zawiera. No już mamy rozwikłaną zagadkę. Czemu mieliśmy czterech bohaterów, a nie trzech? No czwarty to jest pies. Ciekawe, czy będziemy mogli go, nie wiem, wezwać, czy jak? Czy on będzie tak jakby, wiecie, własnymi prawami się rządził, tak jak, nie wiem, teraz Michael? W sumie ciekawie. Dobra, wywęszył coś. Czekajcie, muszę... Kurde, czemu my... Muszę aparat wyjąć. Po prostu nie mogę z tej gry. Dobra, jeszcze muszę lepiej usiąść. Zapisz w galerii. Ale jeszcze muszę jedno z jakimś fajnym filtrem. Kurde, jakie naprawdę fajne filtry tutaj mamy, ale... Muszę coś lepszego wykminić. Kurde, miałem tutaj taki fajny filtr. Chciałem powiedzieć już filtr, ale chyba filtr się nie mówi. Niestety go przeskipowałem, ale... Mam... O, to jest piękne ujęcie. Jeszcze muszę od przodu zrobić zdjęcie. Na pewno... Dobra, ostatnie zdjęcie zrobione. I jest chyba git. A teraz musimy niestety go zawołać. A już się rozeszli chyba. Ale dobra, możemy już chyba schować telefon. I mamy kolejne trzy wagony. Więc spoko. W sumie lepiej się używa tego telefonu na kontrolu niż na strzałka. Bo jednak to byłoby trochę takie, wiecie, a to muszę altem jakąś postać, a tutaj strzałkami. Jednak tak jest znacznie lepiej. Wydaje mi się, że w pierwszym lepszym z przodu powinien być, chociaż... Teraz jednak tak, w pierwszym lepszym był. O, i sztos. A przecież od drugiej strony było tworzone, więc mógł, nie wiem, zajść ten pociąg od tyłu. Przecież my byliśmy tutaj centralnie, więc trochę dziwne. Chopper już chyba powinien dać radę, właśnie dał radę temu chłopu. Jaką genialną muzyczkę mamy w aucie, super. Czy teraz już mam mniej więcej nakreślenie sytuacji, że raczej w misjach Franklina będziemy mieli do czynienia z, wiecie, bijatyką gangów i tak dalej. Could have swallowed my card. Try to triangulate that. It's too late. Shit's done. Least I say. Watch out, man. Least I saved you the indignity of pulling apart your shit. Nigga, I ain't afraid to get my hands dirty, old precious motherfucker. All right, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now. The cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my sizzle. No, the fuck you kids ain't. So if you wait up on things, Dr. Dre be the name still.
Misja ukończona, chop. No spoko, przyjemna misja. I fajna mechanika, i mamy nie mamy chopera. Więc jednak będziemy mieli tutaj dwóch innych bohaterów, ale nie mam pojęcia, jak to może nimi być. Więc teraz tak, odpalamy sobie jeszcze raz mapkę i mamy tutaj misję dla Michaela, więc w sumie mógłbym teraz się przełączyć na Michaela, bo wydaje mi się, że lepiej to będzie wykonywać Michaelem. Chociaż nie wiem, czy mieliśmy opcję wykonania misji Michaela Franklinem. Zresztą mnie ciekawe, co w ogóle tutaj Michael robi, w jakimś aucie siedział i chyba nie za dobrze mu tutaj wychodzi samotność. Nie wiem, czemu mamy znacznik jakiś nakreślony. Aha, bo tak, bo chciałem jechać do tego tutaj, wiecie, garażu, ale mamy tutaj chyba do domu naszego pojechać. No tak, na to tak wychodzi, więc trochę dziwne. Chociaż tutaj może coś się raczej dzieć. Mamy auto Amandy, które w poprzednim odcinku wyreperowaliśmy, i jakieś auto chyba tego trenera od tenisa zimnego. I mamy kolejne dwa pytajniki, więc spoko, mogłem sobie to poryć poza odcinkami. Mamy jakąś kasenkę, nie wiem, co tutaj będzie się głównie działo. Mamy chyba jakieś problemy z żoną, na to wychodzi. Tracy! Yo! Amanda! Amanda! You better not be! Not in my house! Fuck you, Michael! Go away! I'm paying that turd $150 an hour to fuck my wife in my own bed? Michael, go away! No, I'm sorry, bro. She said you had an arrangement. You and I are gonna have an arrangement. I'm gonna arrange your fucking funeral. I'm really sorry, bro. I'll comp this session. I promise. You are dead, man! Fuck! Dead! Come here! Ah! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a brick in my bed. You bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Nie są problemy mamy w rodzince, niestety. Jeść za instruktorem tenisa. Powiem, że niezły skok naprawdę chłop wykonał. Dziwne, że się nie połamał, ani nie wiem, ręki nie skręciło. Kurde no, musiałem zaryć. Dziwne, że nie mamy pod kapslokiem żadnej umiejętności Michaela. Wydaje się, że musimy jakąś mieć, ale trochę dziwne. Ciekawe mnie w ogóle, jak rozwiążemy tą sprawę, bo raczej Michael nie jest jakiś kompromisowy, więc może być tutaj akurat dość niesła jatka. Przynajmniej mam nadzieję, bo chciałbym coś fajnego tutaj porobić. Jedź do kanionu. Dobra, czyli mieliśmy chyba zgubić tego chłopa, bo tak przynajmniej misja nam wskazuje. Ciekawi mnie, jak to w ogóle rozwiążemy, bo wydaje mi się, że z Amandą musielibyśmy albo porozmawiać, albo ją, nie wiem, wywalić z domu, bo innego wyjścia to chyba nie ma, bo to w końcu nie jest tylko wina tego chłopa, tylko też na Amandę, no trzeba być akurat tutaj konsekwentni. Mamy jej auto. There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand! Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand on your face. Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me?
I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal! Mam nadzieję, że to będzie niezły rozpierdziel, bo naprawdę to wygląda tak porządnie, że aż się zdziwię, jak to walnie. Chociaż te podpory nie są jakieś mega mocne chyba, poza tym to jest wszystko na skalę i zaczyna już coś się tutaj kruszyć. Tak jak mówiłem, mamy pancerz, a w zasadzie kamizelkę kuloodporną na Michaelu, czyli na bohaterze, na którym kupowałem, więc niestety trochę szkoda. Sądziłem, że to wszystko rozerwiemy takim jednym ruchem, to rozwalaliśmy na kilka, można powiedzieć, że sekwencji. Naprawdę fajnie to wszystko wyglądało. A sądziłem, że to znacznie łatwiej nam pójdzie, o, chociaż i tak mega fajnie nam to poszło i mamy chałupę nieźle rozwaloną. Wow, man! Fuck him! And fuck his deck! Hey, homie, I think you put a little more than a deck down. That's a foolish man who builds his house on sand, baby. Hey man, I don't think my boy Matthew was thinking trucks when he wrote that shit. A to jest dziwne, bo wydaje mi się, że ten chłop przecież tam był, więc on nie umarł ani nic, nie zemściliśmy się na nim. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach, I hit balls for a living. I was just hiding there. You! You're dead one! Green one! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light! Green light! Martin Madrazo! Fuck you! Whoa! Oh, Martin? Martin Madrazo? That's what she said. Damn, dude's a kingpin, homie. Hey, you better hope. I ain't... Hey, what? Hoping anything. Chick was hysterical. Chill out. Shit, we got some heavies on us, homie. You kidding me? Kid, can you do something? I'll give it a go, man. Keep driving. Where are we on this? Dobra, czyli mamy już przełączenie postaci dostępne. Musimy raczej tych gangusów pozabijać. Kurde, chciałbym na początku zabić kierowcę, bo to wydaje się być najważniejszą chyba opcją. Kurde, no czemu nie możemy... dobra, więc teraz będzie trzeba, kurde, jakoś tego ostatniego chłopa, ale... Nie, nie... Teraz dopiero... Co jest? Tak, teraz dopiero jesteśmy Michaelem. Więc na tym mi zależało, bo chciałem tutaj właśnie przełączyć się i pozabijać tych chłopów, bo wcześniej, kurde, coś mi niestety nie wychodzi, o dalej nie wychodzi. Dobra, jeszcze raz zmieniamy się na Michaela. No i będzie trzeba na to wychodzić, że w chłopów wjechać. A, dobra, to są normalni ludzie niestety. Ale teraz tak, Trevor, nie, jaki Trevor, Franklin. Nie może trafić, dobra, wreszcie zabij. I ten ostatni chłop gdzieś tutaj się, kurde, czai, ale on... jakąś kompletnie posraną drogą idzie. Jednak nie. Dobra, zabici, super. Fuck, man. Shit, you good? Fine as wine. Got a few knocks. You okay? I mean, you did good, kid. Man, I'm cool, man. I mean, you. Mentally? Oh, man. I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Oh! Yes! Fucking A, Bubba! Hey, what? Man, you sound kind of man. Man, you sound kind of man. You just been greenlit by the Mexican underworld ambassador to Los Santos. Trust me. We handled it. Whoever the fuck Martin Madrazo is, I've known worse. Whew. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot.
Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. You know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo... Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Did you pull an architecturally significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. That's nice. Come on, man. Damn, you all right? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Aw, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, dawg. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, ale no powiem, mega ciekawa misja. Mam wrażenie, że te misje coraz bardziej stają się takie zaskakujące, w zasadzie takie mega ciekawe, jeżeli chodzi o samą fabułę. I tak jak mówiłem, mamy właśnie powiązanie dwóch wątków, Franklina i Michaela, więc o to właśnie mi chodziło. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Czyli będziemy mieli misję dla Lestera, w zasadzie misję, żeby odszukać Lestera. I mamy nasze bronie? Tak, mamy, więc kurde, dziwna sprawa. Menu dalej mi się zacina. Nie wiem dlaczego, ale mamy tak. Misje dla Michaela i misje dla Lestera, więc tutaj raczej Franklinem dużo robić nie będziemy. Z tego co mi się kojarzy, to Lester to był chłop, który właśnie był w pierwszym odcinku na tym takiej jakby kasence poznawczej, czyli 9 lat temu, gdy okradaliśmy bank i tak dalej. Więc pewnie będziemy musieli okraść bank, tak mi się wydaje, więc na pewno to będzie dość ciekawe, ale żeby okraść bank raczej będziemy potrzebować według mnie Trevora, bo jednak w dwójkę okradać bank z Lesterem, to w trójkę to trochę słabo, ale wydaje mi się, że Lester jest niepełnosprawny, chyba coś takiego mi się obiło o uszy, ale to zrobimy dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Do następnego odcinka, siemka.